Witam. W ramach wsparcia technicznego przedstawiamy Państwu film dotyczący montażu dysku twardego dla rejestratorów IP marki UniArc. W skład zestawu urządzenia wchodzi rejestrator, zasilacz, myszka, przewód zasilający SATA, przewód sygnałowy SATA oraz cztery śruby montażowe. Pora rozkręcić urządzenie. Gdy już to zrobiliśmy, bierzemy przewody SATA i wpinamy je w przeznaczone do tego gniazda. Gdy przewody zostały wpięte, bierzemy dysk twardy. Następnie odwracamy urządzenie i wkręcamy cztery śruby w miejsca wskazywane właśnie przez naszego technika. Tak prezentuje się urządzenie z zamontowanym już dyskiem twardym. Pora skręcić urządzenie i przejść do jego konfiguracji. Po podłączeniu urządzenia wprowadzamy domyślne hasło rejestratora. Pojawi się komunikat, aby zmienić hasło urządzenia. Klikamy opcję Tak i wprowadzamy swoje hasło. Warto także przypisać wzór odblokowujący, gdyż jest to przydatne w razie zapomnienia lub utracenia hasła. Ustawiamy aktualną datę oraz godzinę. Jest to niezbędne do prawidłowego zapisu danych. Dodajemy kamerę. W tym celu klikamy prawy przycisk myszy i przechodzimy do menu urządzenia. Następnie wybieramy zakładkę kamera. Klikamy przycisk konfiguracji kanału. Zmieniamy tryb na ręczny wybór urządzenia, po czym zaznaczamy naszą kamerę i wpisujemy jej hasło. Klikamy opcję Odtwarzanie i sprawdzamy, czy urządzenie nagrywa obraz z kamery. Jak widać, w naszym przypadku się to udało, więc właśnie poprawnie skonfigurowaliśmy rejestrator tak, aby nagrywał zdarzenia z kamery. Gorąco zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.delta.poznan.pl, na której znajdą Państwo wszystkie oferty naszego sklepu, ciekawe artykuły, a także kontakt z naszymi specjalistami w dziedzinach technicznych oraz handlowych. Życzymy Państwu miłego dnia!